Jesteśmy. Witam serdecznie wszystkich dzisiaj wieczorem. To był bardzo taki busy, busy day, bo panie idą do Virtual Summit, czyli 18 widzimy się wszyscy na samicie wirtualnej konferencji, gdzie będziemy rozmawiać o tym, jak zarządzać tak naprawdę bezpieczeństwem w trakcie pandemii. To jest moja coffee machine. I wtedy będziemy oczywiście, to są przygotowania, tak samo przygotowania idą do Akademii HSE, która rusza 1 maja. To jest jeden z największych projektów, który w ogóle robiłam w Polsce. To jest jeden z największych projektów, ale dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na taki temat. Dlaczego w ogóle pracujemy i cokolwiek robimy w BHP, w HSE? Dlaczego chcielibyśmy jednak zajmować się tym tematem? Bo nie wiem, ile osób o tym wie, ale z wykształcenia, z jego pierwszego wykształcenia jestem lekarzem i wielu, wielu lat pracowałam jako lekarz i jednocześnie jako specjalista BHP i HSE, bardziej HSE. Gdzieś 5 lat, 6 lat temu, jak otworzyłam New HSE, to przestałam już pracować jako lekarz i całkowicie zaczęłam pracować jako HF HSE. I pytanie jest takie, to jest taki zawód, który często jest niewystarczająco dostrzegany, jego wartość, nie dostajemy dużo podziękowań. Czasami myślą, że zawód HSE czy BHP jest taki niepotrzebny, albo w Polsce na przykład mówią o tym, że BHP to jest biuro hamowania pracy na przykład. Dlaczego często nie dostrzegają tej wartości, którą ma HSE, a nadal jednak pracujemy w HSE, w BHP, nadal pracujemy w ciężkich warunkach. Czasami słyszymy niezadowolenie najwyższego kierownictwa, niezadowolenie pracowników, czasami są trudne sytuacje, a jednak pracujemy. Pamiętam głos jeszcze swojego taty, który mi dowiedział się o tym, że chciałbym zostawić zawód chirurga i zajmować się całkowicie bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników, gdzie tata mi mówi: Janet, co ja powiem ludziom? Nie będziesz lekarzem, będziesz BHP-owcem? To jest głos mojego taty i nadal go pamiętam i powiem Wam, że ani jednego dnia nie żałuję tego, że jestem i pracuję w bezpieczeństwie. A jak u Was? Żałujecie tej decyzji? Pamiętam też, to był chyba Tajland, kiedy pierwszy raz pracować jako HS-owiec. I wyobrażacie sobie sytuację, że dostaję pierwszego dnia na screenie, na swoim pulpicie zadanie, żeby zrobić przegląd kompresora Bauer. Bardzo dobrze pamiętam, to był kompresor Bauer, nawet model pamiętam, Bauer kompresor Junior. I idę wtedy do dyrektora technicznego i mówię, że proszę pana, ja muszę zrobić dzisiaj, cześć Kajetan, cześć Renata, cześć Gabrysia. I pamiętam swoje pierwsze zadanie, gdzie musiałam zrobić przegląd kompresora. Możecie wyobrazić sobie, bycie lekarzem, a później jednocześnie muszę zrobić przegląd kompresora, który nawet w oczy nie widziałam, tak? W ogóle nie wiem, jak on wygląda. Poszłam do dyrektora technicznego i pamiętam, mówię, że przepraszam pana, ale chyba przegląd kompresora leży po stronie technicznej. On na mnie popatrzył, nawet nie popatrzył, a dalej kontynuował coś pisać na komputerze. Odwrócił się do mnie i mówi: jesteś safety? Czemu tak. Dostajesz za to pieniędzy? Czemu tak. So go and fuck you, do your job. To dostałam pierwszy fuck w swoim życiu, jeśli chodzi o pracowanie safety. To było strasznie. Poszłam na koniec tej budowy, usiadłam na samym końcu, 2 godziny przepłakałam. To było w offshore, czyli to było na morzu. Nie mogłam uciekać. Nie wiedziałam, jak w ogóle uciekać stąd. Nakrzyczał na mnie. Przepłakałam 2 godziny. To była moja pierwsza praca jako safety. Pierwszy dzień samodzielnej pracy. Przepłakałam i mówiłam sobie, nigdy w życiu nie będę pracować jako safety. Nigdy w życiu nie będę pracować, żeby na mnie ktoś krzyczał. I wiecie co? Po 2-3 godzinach wytarłam te łzy i mówię sobie, no nie. Jak potrafię kroić ludzi, to na pewno potrafię też rozebrać ten kompresor.
I pamiętam, że zgłosiłam się, wtedy nie wiedziałam nawet gdzie, napisałam do tego, do tej firmy Bauer i powiedziałam, słuchajcie, my name is Janet, dostałam takie zadanie zrobić kompresor, nie wiem jak do tego podejść, napisałam cały świat, gdzie tylko mogłam, że jestem nowym pracownikiem safety, muszę pracować z kompresorem, nie wiem jak to zrobić. W ciągu 2 godzin dostałam taką całą procedurę, przeczytałam ją, zrobiłam kompresor, wymieniłam wszystkie te filtry. To były filtry olejowe, filtry powietrzne, wymieniłam olej, zamówiłam to olej i przyszłam do tego technicznego dyrektora, pamiętam, też byłam taka wywredna, rzuciłam tymi papierami, powiedziałam, job is done. I tak zaczęłam właśnie pracować w safety i nie jednego dnia, nie żałuję. To były trudne sytuacje, przepłakane. Pamiętam też Wietnam, był już byłam bardziej już doświadczona, pracowałam bardzo dużo lat i pamiętam praca była polegała na oczyszczeniu zbiorników po surowej ropie. I 400 pracowników, kiedyś Wam opowiem tą historię, może być bardziej szczegółowo, bo ona jest długa, ale napisałam wtedy do Monako, gdzie było nasze główne biuro, a jestem we Wietnamie, 400 pracowników, pracę w zbiornikach podziemnych, czyli 4 ludzi dzień i noc, czyli 24 godziny na dobę, muszę pracować w zbiornikach. I pamiętam wtedy, piszę do Monaco. Dzień dobry, my name is Janet, potrzebuję to i to i to, potrzebuję gaz detektory, potrzebuję noszy, potrzebuję to, potrzebuję safety oficerów, potrzebuję to. I to wyszło na 300 tysięcy euro. Odpowiedź była niesamowita. Dear Janet, no okay. Safety is our priority. Czyli bezpieczeństwo. Pamiętaj, że bezpieczeństwo dla naszej firmy i te wszystkie polityczne, takie deklaratywne, na pewno słyszeliście o tym bardzo dużo i wiele razy, że management jest niby zaangażowany, ale na końcu we believe in you, Janet, we believe in you, ale niestety to jest koniec projektu i pieniędzy nie ma. No i wtedy siedziałam, to już była taka decyzja, jak na pewno każdy z Was spotkał się z taką decyzją, że niby operatywne bezpieczeństwo. Niby wszyscy mówią, że to jest bardzo ważne, ale dochodzi już do momentu, kiedy potrzebujesz pieniędzy, potrzebujesz prawdziwego, autentycznego wsparcia, to tego wsparcia nie ma. I całą noc przechodziłam, chodziłam, pamiętam, że dzień i noc, patrzyłam na tych Wietnamczyków, patrzyłam na 2 gazdetektory, które mam, na 2 nosze i 2 butle gazu, oxygen tlenu. Zdrowa ropa, 2 gazdetektory, co ja mam zrobić, tak? No i wtedy zrobiłam tak zwane, to co zalecam Wam tak naprawdę, zrobiłam ocenę ryzyka bardzo szczegółową metodą Bowtie, czyli to metoda, która ocenia ocenę ryzyka nie tylko przed, ale i po wypadku. Zrobiłam dodatkowy cost-benefit analysis, to jest cost-benefit analysis, to jest finansowe opracowanie ryzyka i konsekwencji. W dolarach, w euro, wszystko pracowałam. Wysłałam w Monako następny dzień i powiedziałam im tak, zrobię pracę, bo wierzę i jestem dumna pracować w firmie, gdzie bezpieczeństwo jest na takim ważnym poziomie i jest wartością. Jestem dumna pracować w tej firmie i na pewno to zrobię pracę bezpiecznie. Tylko proszę Pana, zgodnie z naszą zasadą, przy ryzyku wysokim, nieakceptowalnym, potrzebuję zgody Państwa. Jak tylko Pan mi podpisze ten dokument i cost-benefit analysis, koszty, tego, co ja proszę, 300 tysięcy, a tam koszty wypadku, konsekwencje były ponad 3 miliona euro, ja nigdy nie dostałam odpowiedzi. Jak myślicie, dlaczego nigdy nie dostałam odpowiedzi z głównego biura? Dlatego, że następny dzień miałam wszystko, co chciałam. Bo tak naprawdę nie każdy menedżer jednak potrafi podpisać dokument, gdzie jest śmierć minimum 2400 osób, jeśli nauczymy się to bardzo dobrze, fachowo, merytorycznie, finansowo opracować na podstawie oceny ryzyka. CBA, proszę pamiętać, Cost Benefit Analysis plus Bowtie Analysis. To są 2 narzędzia, które mi pomogły. Więcej, w tym roku, pamiętam, wygrałam nagrodę firmy jako pracownik bezpieczeństwa, który oszczędził firmie pieniędzy.
To są bardzo trudne sytuacje i teraz, jak już wykładam na uczelni, to widzę, że w Polsce przyjechałam 6 lat temu, to też powiedzieć, że jesteś BHP-owcem, powiedzieć, że jestem HS-owcem, nie jest jeszcze taki zawód, kto powie ci, poda rękę i mówi ci: szacun, Janet, pracujesz w BHP. I szkoda mi tak jest. Dlaczego? Bo uważam, że praca w bezpieczeństwie to szlachetna praca. My zajmujemy się prewencją, zajmujemy się tym, że około 3 miliony osób corocznie nie wraca do domu. 3 miliony umiera w miejscu pracy. A proszę pomyśleć sobie, co codziennie 10 osób ginie w Europie w miejscu pracy. Codziennie. I to, co my robimy, to jest szlachetna praca. Ona jest trudna. Ona nie zawsze zrozumiała. Miałam bardzo ciekawe jeszcze historie, jeśli chodzi dziwne. Na przykład w Tajlandii też miałam sytuację, gdzie byłam jedyną kobietą w miejscu pracy i było około 350 mężczyzn i jeden z pracowników był biseksualem, chyba tak się mówi po polsku. I pamiętam, jak przychodził na stołówkę i widział mnie tam jako jedyną kobietę, to pokazywał mi tak. Czyli pokazywał mi, że ja będę, że i pisał mi takie notatki do pokoju, pisał, że ja umrę tutaj, że on mnie zabije i że pamiętam bardzo dobrze, I'm the only one queen. A mnie to tak obraziło, dlatego że jestem fanką Queenu. Pomyślałam sobie, oh no, Queen jest jedyny na tej ziemi jest Queen tylko jeden. I powiedział mi, że wtedy, że on jest Queen. I to był biseksual, który pracowałam z nim w Tajlandii. Ciekawe historie były. Były historie, kiedy jeden z dyrektorów codziennie przychodził na spotkanie i mówiłam, że Arno, będziemy wprowadzić toolbox talk, czyli to są spotkanie przed rozpoczęciem pracy. On mi codziennie mówił, nie, bo to działa na produkcję, że to będą opóźnienia, nie będziemy tego wprowadzać. Ja codziennie przychodziłam na spotkanie dyrektorów i mówię, Arno, będziemy wprowadzać toolbox talk. No jednego dnia na spotkanie wziął krzesło, ja siedziałam gdzieś daleko, i wrzucił we mnie to krzesło. Oczywiście byłam młoda, wtedy jeszcze sprytna, odleciało mi to krzesło i wstałam do niego i powiedziałam, Arno, nadal cię kocham i nadal będę dbała o pracowników i od jutra będziemy wprowadzać toolbox talk. Ciekawe historii i oczywiście, że nie chciałabym, żeby ktoś myślał, że praca, bezpieczeństwo, BHP i HSS Latwia. Pamiętam ostatnią historię, że pracowałam z Włochami i jeden Włoch mi mówi tak, Janet, jeśli kiedykolwiek mi Pan Bóg następnym razem zapyta, kim chciałbyś się urodzić, powiem mu, że chcę być BHP-owcem, bo chodzę sobie tutaj, nic nie robisz, dostajesz wiele pieniędzy i jesteś cały czas zadowolona. Ja myślę sobie, no tak, jeśli on tak myśli, że BHP nic nie robi, tylko chodzi wokół, ogląda ludzi i zarabia dużo pieniędzy, to tak mi Bóg powiedział, jeśli chodzi o naszą pracę. Praca BHP jest trudna, ale mi się wydaje, od nas samych zależy, jak my jesteśmy postrzegani. Takie mam tak naprawdę zdanie. Zależy od tego, jak my podniesiemy ten zawód w Polsce. Podniesiemy go do szlachetnego, gdzie będziemy ważni, będziemy dumni z tego zawodu, ale to wymaga samorozwoju, to wymaga też podniesienia naszej wartości, każdego z nas, tak uważam, i wtedy oczywiście ten zawód będzie inny. Na przykład ja miałam ostatnio studentkę, która mi napisała na uczelni, Pani doktor, nie zrobię domowej pracy, dlatego że studiuję na sześciu kierunkach i uważam, że BHP mogę odstawić. Napisałam to odwrotnie. Panie Julio, mam to w dupie. Do widzenia. Dlaczego myślę, że jeśli ona studiuje na sześciu kierunkach, to ten kierunek BHP jest ten najgorszy, albo ten, który nie wymaga, bo wszyscy myślą, że mogą pracować jako HSE. Wszyscy myślą, że mogą pracować jako BHP. No nie. Każdy dyrektor projektu na budowie, dyrektorzy, menedżerowie myślą, że znają się na BHP. A jak z finansowym dyrektorem rozmawiasz, mówisz mu, dlaczego ja się nie wtrącam się panu w bezpieczeństwo finansowe, a pan ma prawo wtrącać się w bezpieczeństwo ochrony zdrowia pracowników. To jest taki sam zawód jak każdy inny. I wymaga wiedzy, wymaga rozwoju, dużo praktyki, dużo cierpliwości, a najważniejsze, wymaga duże miłości.
Na tym chciałabym Wam skończyć i będę bardzo wdzięczna, gdyby napisaliście mi w komentarzach, jak zaczynaliście tą pracę. Czy ona była trudna? Pójdźcie ten wideo, może kogoś to też rozśmieszy, ale tak naprawdę dzisiaj jest Dzień Zdrowia, Światowy Dzień Zdrowia. Dlatego chciałam porozmawiać o naszej pracy, też prewencji zdrowia naszych pracowników. Miłego wieczoru, kochanie. Wszystkiego dobrego. Stay safe, guys.